Przemysław Kołpajew. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Między Słowami, a dzisiaj w naszym studio gościmy pana Mirosława Kocubę, kierownika Jeleniogórskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie kierowniku, jest pan w naszym studio dzisiaj nie bez powodu, bo wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a jeżeli wakacje, no to oczywiście młodzi ludzie, którzy szukają dodatkowego zatrudnienia i wielokrotnie będą pracować w rolnictwie, w budownictwie, w handlu między innymi, a w tych gałęziach przemysłu niejednokrotnie bardzo dużo nadużyć, nieprawidłowości, w związku z czym również dużo wypadków, no i groźby przede wszystkim utraty zdrowia, a czasami nawet życia. Jak inspekcja pracy podchodzi do tematu i w jaki sposób będzie kontrolowała pracodawców, którzy ewentualnie mogą zatrudniać tych młodocianych pracowników? Zawsze dzielimy nasze kontrole jak gdyby na dwa tematy. Pierwszy to własne nasze odczucia, że w tym miejscu mogą młodociani być zatrudnieni i rozpoczynamy kontrolę, a druga to po prostu skargi, jakie do nas trafiają, że taki, a nie inny incydent ma miejsce i wtedy też badamy daną sprawę, jak wyglądają warunki pracy młodocianego w danym zakładzie pracy. A jak wyglądały w Jeleniej Górze w roku ubiegłym, bo możemy mówić na razie o tym, co działo się w roku ubiegłym? W roku ubiegłym mieliśmy mało kontroli, które by dokumentowały zatrudnienie młodocianych. Tam, gdzie jest to zatrudnienie, powiedziałbym, oficjalne, czyli na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, tam wiadomo, te warunki pracy były spełnione na najwyższym poziomie. Natomiast tam szukaliśmy też zatrudnienia nielegalnego młodocianych, zwłaszcza w handlu, myślę tu o Karpaczu, Szklarskiej Porębie, bo generalnie tam skupiliśmy się na tych swoich kontrolach i no niestety nie udało nam się znaleźć czy potwierdzić w przypadku zatrudniania młodocianych nielegalnie. Nie ukrywam, że dochodzą do nas sytuacje, znaczy głosy, że takie nielegalne zatrudnienie ma miejsce, jednakże w momencie, kiedy rozpoczynamy kontrolę, kiedy ją przeprowadzamy, nawet zaskoczenia, to nie mieliśmy, powiedzmy, takiego szczęścia, żeby złapać młodocianego. A jaki cel mają te kontrole? Bo nie kontrolujemy tylko po to, żeby złapać i ewentualnie ukarać pracodawcę, ale kontrolujemy po to, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju wypadków, a te wypadki często są dosyć ciężkie. Generalnie skupiamy się na warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy, bo młodociany jest jeszcze młodym człowiekiem. Kwestie dźwigania, przede wszystkim transportu ręcznego, tak mówiąc ogólnie, to są te podstawy, które mogą zniszczyć wręcz zdrowie młodocianego i te prace pod szczególną jak gdyby lupą naszą się znajdują. Myślę, że w innym przypadku, gdy w grę wchodzi zatrudnianie młodocianych, to też zwracamy uwagę pod kątem jego zdrowia, predyspozycji do wykonywania pracy, a to może być tylko określone przez lekarza, który po prostu dopuści do wykonywania danej pracy, nie mówiąc już o szkoleniach i warunkach pracy. No właśnie, kto i w jakim wieku może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, oczywiście nie będąc osobą pełnoletnią? Przyjmuje się, że najniższy wiek młodocianego to 16 lat, ale z uwagi na to, że różne są daty urodzin, więc dopuszcza się i zatrudnienie w młodszym wieku. Generalnie ta granica wynosi 13 lat, czyli powyżej 13 lat można młodocianego zatrudnić, przy czym trzeba spełnić szereg warunków. Jeżeli chodzi o prace lekkie, to wiadomo, że nie mogą one być ujęte w wykazie prac zbronionych młodocianym. Musi być zgoda oczywiście rodziców, lekarza. Gdy w grę wchodzi zatrudnianie na przykład dzieci, bo też w przypadku prac na przykład związanych z wolontariatem, ale bardziej takich pod kątem działalności sportowej, artystycznej i tak dalej, wtedy w grę wchodzi również nie tylko zgoda, jak wspomniałem, rodziców i inspektora pracy, ale również poradni opiekuńczej, która nadzór pod tym kątem wychowawczym stanowi nad daną osobą młodocianą. I wtedy poprzez wydaną decyzję przez inspektora pracy ta praca może być wykonywana. Dam taki przykład, gdzie dzieci w wieku powyżej 7 lat były zatrudniane w teatrze naszym jeleniogórskim i z uwagi właśnie na ten charakter wykonywania pracy, aczkolwiek nie na umowę o pracę, a na umowę o dzieło, został zgłoszony inspekcji pracy i mówiąc szczerze, osobiście te warunki sprawdzałem i wydałem decyzję, że dana osoba w konkretnym spektaklu na konkretny czas te czynności może wykonywać. Ale wakacje to nie tylko problem placów budów i oczywiście straganów, różnego rodzaju stoisk, to również prace intensywne prowadzone w rolnictwie. I również tego dotyczy kampania prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, a więc wypadków, do których dochodzi w gospodarstwach rolnych. Tak. Już w maju 26 dokładnie dnia rozpoczęliśmy kampanię pod tytułem Szanuj życie bezpieczne, gospodarstwo rolne. Ta kampania ma charakter trzyletni. Ten rok jest skupiony na
upadkach z wysokości, czyli na zagrożeniach powodujących upadki. Dlaczego od tego tematu jak gdyby zaczynamy? Bo połowa wypadków w rolnictwie to właśnie upadki. To niekoniecznie z wysokości, ale to może być potknięcie, przewrócenie się i tak dalej, i tak dalej. Chcemy zwrócić uwagę pod tym kątem na bezpieczeństwo przede wszystkim osób wykonujących pracę na roli. Samych rolników, ale w to włączają się całe rodziny, często też dzieci. I ich świadomość, jeżeli nie będzie na odpowiednim poziomie, to nasze działania, działania nawet KRUS-u, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, niestety niewiele się zdadzą. I chcemy poprzez medialne oddziaływanie, jak gdyby wymusić zastanowienie się w sytuacji, kiedy rolnik czy ktokolwiek wykonujący pracę zrozumie, że ta praca jest niebezpieczna, że trzeba ją po prostu przerwać i coś zmienić, mówiąc tak ogólnie, żeby bezpieczeństwo zachować. W naszym regionie w ostatnim czasie takich wypadków nie było, ale w całej Polsce było ich bardzo wiele i dosyć, te, o których było słychać, to były tak dosyć spektakularne, a więc no, dosyć drastyczne sprawy, ale urwanie ręki albo na przykład przejechanie przez ciągnik, tak. Więc tutaj są dosyć poważne problemy. W jaki sposób ta kampania będzie prowadzona w Jeleniej Górze i w najbliższych okolicach? Przyjęliśmy na początku, że będziemy poprzez media, między innymi zapraszam Państwa na naszą konferencję dzisiaj, media, czyli i telewizję, i radio, mamy specjalne spoty reklamowe, ale również internet i prasę, rozpropagować tą kampanię, żeby to ta informacja odnośnie zachowania bezpieczeństwa i jak gdyby podniesienia tego poziomu bezpieczeństwa w rolnictwie indywidualnym była jak największa. Ja tu pragnę podkreślić, że pomimo tego, że co roku aktywnie działamy na polu propagowania przestrzegania przepisów BHP w rolnictwie indywidualnym, to trzeba podkreślić, że statystyki są raczej przeciwko nam. Dlaczego tak mówię? Bo w zeszłym roku było powyżej 80 wypadków śmiertelnych, oczywiście w skali roku, natomiast dwa lata temu, przepraszam, natomiast w ubiegłym roku już 92, czyli liczba wypadków śmiertelnych nam w rolnictwie indywidualnym wzrosła. Dlatego chcemy uświadomić nie tylko nawet i rolnikom, ale i ludziom, że poza przemysłem to rolnictwo jest na drugim miejscu w kategorii liczby wypadków przy pracy. Panie inspektorze, Państwowa Inspekcja Pracy w ostatnim czasie prowadzi również intensywną kampanię medialną dotyczącą legalności zatrudnienia, a mianowicie podejmowania umów o pracę i niezatrudniania osób na czarno. Dlaczego to jest tak istotne? No, sami dobrze wiemy, że wykonywanie pracy na czarno daje nam pieniążki do tego, żeby przetrwać, ale nie mamy z tego tytułu żadnego ubezpieczenia, żadnych składek emerytalnych. Przyszłość czarno się nam rysuje. Myślę, że to sformułowanie zatrudnienie na czarno pasuje do tego scenariusza. Natomiast powiem panu czy państwu przy okazji, że dopóki się nie zmienią przepisy, to nasza działalność, choć otwarta i chcemy działać na tym polu jak najbardziej aktywnie, niewiele pomoże, bo po prostu trzeba zmienić przepisy, bo do tej pory czujemy się trochę uwiązani tymi przepisami, które niestety nie nam, ale tym, którzy są na tym polu cwani, ułatwiają życie. Dużo jest takich przypadków w Jeleniej Górze zatrudnienia w naszym mieście pracowników bez potrzebnych umów, bez takich umów, które gwarantują nie tylko bezpieczeństwo socjalne, ale również bezpieczeństwo w razie jakiegoś wypadku, do jakiego by doszło ewentualnie? Może powiem niezbyt optymistycznie, ale gdy zaskoczymy przedsiębiorcę, który zatrudnia osobę nielegalnie, wtedy najczęściej on się po prostu przyznaje, że tak jest. Natomiast kiedy ktoś już tą zmowę z osobą zatrudnioną ma zawartą przed zatrudnieniem na czarno, wtedy z reguły nam się nie udaje udowodnić, że było to zatrudnienie na czarno, bo ma taki przedsiębiorca 7 dni na zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i to już chociażby determinuje kwestię, że po prostu nasza wizyta nie kończy się udowodnieniem zatrudnienia na czarno. Dlatego mówiłem, jeszcze raz to podkreślę, jeżeli się przepisy w tej materii nie zmienią, nasza inicjatywa niestety nie będzie aż tak skuteczna, jak powinna być, jak to obserwujemy. A pracownicy, którzy zostali poszkodowani przez pracodawcę albo w ich zakładach pracy niezbyt dobrze się dzieje, mogą również zasięgnąć opinii bezpłatnej i porady prawnika w Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze. Porady prawne są zawsze za darmo. Do tej pory było, mam nadzieję, że będzie, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdy zatrudniamy pracownika, mamy
pełną opiekę pod kątem i BHP-owskim, i prawnym. Natomiast kiedy zatrudniamy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, czyli mówiąc popularnie umowy cywilnoprawne, my możemy ingerować w legalność zatrudnienia i tylko w dziedzinę bezpieczeństwa i higieny pracy. Więc niewypłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, nieprzestrzeganie norm czasu pracy nie wchodzi w rachubę absolutnie, jeżeli chodzi o nasze możliwości kontrolne i weryfikacyjne i decyzyjne. Panie inspektorze, na zakończenie naszego programu powiedzmy, gdzie można szukać tej pomocy w Jeleniej Górze? Mieścimy się na ulicy Wincentego Pola 8A. Od 10 do 15.30 każdego dnia można do nas przyjść. Można też zadzwonić na infolinię. Proszę szukać na naszej stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy czy Okręgowego Inspektoratu Pracy. Udzielamy porad w szerokim zakresie. Dziękuję panu za rozmowę. A państwu chciałbym przypomnieć, że gościem w naszym studiu był dzisiaj pan Mirosław Kocuba, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Do zobaczenia.